Wtorek, ulica Oporowska. Meldujemy się właśnie tutaj, żeby nagrać dla Was kolejny Śląsnetowy materiał. Ze mną są niezawodni redaktorzy Śląsnetu, Klaudia oraz Kamil. Witam Was serdecznie. Spotykamy się właśnie tutaj, co oczywiste, żeby porozmawiać o ostatnim meczu z udziałem WKS-u, natomiast też myślę, że straci trochę czasu, żeby napomknąć o najbliższym spotkaniu z Lechem. To spotkanie, ten pojedynek wyjazdowy już w środę o godzinie 20:30. Natomiast powracając do tego ostatniego wydarzenia, Klaudia, ja wiem, że targały tobą negatywne emocje. Byłaś bardzo niezadowolona z tego, jak funkcjonował zespół Tadeusza Pawłowskiego. Powiedz, jak myślisz, co było tego przyczyną, że Śląs wyglądał tak słabo? To prawda, rzeczywiście w trakcie meczu moim zdaniem Śląs zagrał mocno poniżej swoich możliwości. Rzeczywiście pierwsza połowa odzwierciedliła dużą niemoc WKS-u i mowa tutaj o całym zespole, ponieważ gdyby nie to, że Jakub Słowik wzniósł się na wyżyny swojej bramkarskiej dyspozycji, no to myślę, że już w pierwszej połowie Górnik mógł prowadzić 3-0. Udało się gościom strzelić tylko jedną bramkę. Natomiast przyznam szczerze, że po przemyśleniu taktyki i tego ustawienia, z jakim Śląsk wyszedł w podstawie, z zawodnikami, którzy dotychczas za trenera Urbana nie występowali, czyli z Adrianem Łyszczarzem między innymi. Tak samo brak Arkadiusza Piecha, który wszedł w drugiej połowie i zmienił mocno losy tego meczu, ponieważ strzelił wyrównującego gola. I przyznam szczerze, że zaczęłam wierzyć w to, że był to element taktyki Tadeusza Pawłowskiego. Pierwsza połowa gramy mocno cofnięci, bronimy się, a w drugiej połowie, jeśli to nie będzie funkcjonować, jeśli stracimy bramkę, zmieniamy dwóch zawodników, właśnie Arkadiusza Piecha i Sitoriere, którzy się pojawili i zdołali doprowadzić do remisu, bo to po ich głównie akcji Śląsk zdobył bramkę. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli rzeczywiście takie było założenie WKS-u, żeby się bronić, wyglądało to w moim odczuciu bardzo nieudolnie, oczekiwałabym nieco więcej. Ja ze swojej strony mogę dodać, że rzeczywiście to było specyficzne spotkanie. Temperatura bardzo mroźna i ja, Kamil, miałem taką nadzieję, że piłkarze Śląska jakoś chociaż odrobinę rozgrzeją nas swoją grą. No niestety tak się nie stało. Można tutaj ironizować i powiedzieć, że bardziej piłkarze Górnika nas rozgrzali, no ale chyba nie o to chodziło. Dokładnie. Myślę, że piłkarze Śląska nie rozgrzali nas, nie rozgrzali również siebie. Przebiegli ledwie 50 km w 45 minut, co jest wynikiem dość słabym jak na ekstraklasę. Co do meczu, trener Pawłowski na konferencji powiedział, że to były dwie dobre zmiany w przerwie. Ja bym tutaj się nie zgodził i powiedział, że to były dwie błędne decyzje w podstawowej jedenastce. Uważam, że Arek Piech powinien grać od początku, zwłaszcza sytuacji, w której został nam tylko jeden skrzydłowy. Moim zdaniem zrobił dużą krzywdę Adrianowi Łyszczarzowi, wystawiając go na skrzydle, bo zwyczajnie chłopak po prostu nie miał gry, nie pograł, zagrał słabo, nie na miarę swoich możliwości na pewno, ale to nie jest skrzydłowy. No Sitoriera, myślę, że to też jest zawodnik, który w obecnej sytuacji Śląska, w obecnej sytuacji kadrowej powinien grać w wyjściowej jedenastce. Myślę, że powinien znaleźć dla niego miejsce w następnym spotkaniu, więc ja tu się nie zgadzam z trenerem Pawłowskim. Moim zdaniem dwie błędne decyzje, w porę naprawione, w przerwie naprawione. Szczęśliwie przyniosło to punkt. Co do oceny dalej meczu, na pewno Jakub Słowik, ale Jakub Słowik jak tylko gra bardzo dobrze. Moim zdaniem całkiem poprawnie zagrał w środku Augusto, mimo że zdarzały mu się niecelne podania. Zagrał sam jako defensywny pomocnik, moim zdaniem wywiązał się z tej roli bardzo dobrze. No tutaj też muszę wspomnieć o krytykowanym przeze mnie transferze Tima Ridera. Uważam, że w tym momencie najlepszy obrońca Śląska potwierdził to spotkaniem z Górnikiem, gdzie przejął piłkę, zagrał do Riery i z tego poszła bramka na 1-1. Tyle myślę, że o meczu z Górnikiem. Mhm.
Ja chciałem jeszcze dodać, no, mówi się czasem tak, że są małe kłamstwa, większe kłamstwa i statystyka, natomiast patrząc tak całkowicie na chłodno na to spotkanie, na liczby po meczu, no to rzeczywiście dla Śląska rzeczywiście bardzo słabo to wyglądało. Jeden cały strzał celny, natomiast też chciałem powiedzieć o rzutach rożnych, o ile się nie mylę, to było 0 do 11, więc absolutnie no, coś kuriozalnego, szczególnie jeżeli wiemy, że jaka jest polska ekstraklasa. Stałe fragmenty no, czasem decydują o spotkaniu. Też chciałem dodać o tych liczby kilometrów, co Kamil wspomniał. Śląsk przebiegł znów bardzo mało, to było 105 km, Górnik 113, więc widzimy, że jednak ten problem dalej się utrzymuje. Na Łazienkowskiej trochę lepiej to wyglądało, natomiast widzimy, że jednak jest jakiś poważniejszy kryzys. Klaudia, jak myślisz, że, czy Tadeusz Pawłowski jest w stanie w ogóle coś zrobić? Powiem przewrotnie, w moim odczuciu w pierwszej połowie tego biegania po stronie zawodników WKS-u na próżno szukać. Mocno się cofnęliśmy, tak jak już mówiłam. A patrząc na statystyki, jasne, na tle tak słabo grającej obrony, Team Reader rzeczywiście miał dobre liczby, najmniej strat, większość celnych podań, natomiast wyglądało to wszystko panicznie. W mojej opinii piłka odbijała się od piłkarzy WKS-u, w ogóle nie było z tej drugiej linii rozegrania. Było to wszystko ofiarne i umówmy się, kibice też byli mocno niezadowoleni. Dla mnie wynik w ogóle nie odzwierciedla gry. Pamiętajmy też jedną rzecz, ile Górnik Zabrze miał stuprocentowych sytuacji. Tak naprawdę Jakub Słowik i szczęście uchroniło nas przed stratą tutaj wielu bramek, a to, że zdołaliśmy odpowiedzieć po jakiejś zmianie w drugiej połowie, no to tylko wielki fart. Co do Tadeusza Pawłowskiego i zmiany sytuacji, być może formy, na to był okres przygotowawczy, tak? Ja nie wiem, co działo się tak naprawdę na zgrupowaniach w Trzebnicy i na Cyprze. Wygląda tak, jakby rzeczywiście zawodnicy nie mieli siły, rzeczywiście tak to wygląda. Ale pamiętajmy jedno, oni też po stracie tej bramki stracili trochę taką wiarę chyba w to. W moim odczuciu, no jak mówiłam wcześniej, nie zagrali na miarę swoich możliwości. Nie chcę tutaj tłumaczyć ich pogodą, bo to zawsze może być albo za gorąco, albo za zimno. Trudno mi powiedzieć, czy w tym okresie, w tym momencie, kiedy mamy jeszcze szansę, chociaż w mojej opinii niewielką, chociaż z drugiej strony wyścig o pierwszą ósemkę tych drużyn z 11, 12 czy 10 miejsca to wyścig żółwi, więc tutaj wszystko może jeszcze się zdarzyć. Jeżeli byśmy zapunktowali z Lechem, a Zagłębie z Arką teraz potraci punkty, no to wszystko przed nami. Moim zdaniem ostatecznie trudno będzie zrobić coś w trakcie rundy z tą kwestią przygotowania fizycznego. No właśnie, Kamil, czy my możemy już otwarcie mówić o tym, że nastąpiły jakieś poważne błędy, jeżeli chodzi o przygotowania do tej rundy, jeżeli chodzi o Jana Urbana i nazwijmy tą ekipę hiszpańską, no bo rzeczywiście to wygląda bardzo niepokojąco. Czy myślisz, że być może przerwa na reprezentację, która będzie w połowie marca, ona potrwa 2 tygodnie, czy ona jest w stanie coś zmienić w tej dyspozycji motorycznej zespołu? Myślę, że tak. Przede wszystkim nie oceniałbym tutaj pracy sztabu trenera Urbana w czasie okresu zimowego, w czasie tej przerwy. Trzy mecze w takich warunkach atmosferycznych myślę, że nie są dobrym wyznacznikiem co do budowania tej formy na wiosnę. Pamiętajmy, że tych meczów jeszcze troszeczkę zostało. Musimy mieć z tyłu głowy, że 7 bardzo ważnych meczy dopiero będzie przed nami za jakiś czas, więc tutaj na pewno jest za wcześnie na ocenę. Czy trener Pawłowski w przerwie na reprezentację jest w stanie coś zmienić? Myślę, że tak, no ale tutaj warunek jest jeden. No, do zdrowia muszą powrócić zawodnicy, którzy po prostu są kontuzowani, którzy będąc zdrowymi graliby w wyjściowej 11. Zmieńmy może trochę temat.
Musimy nauczyć się chyba nowego nazwiska, ponieważ wczoraj wieczorem informacja, że Śląsk aktywował klauzulę piłkarza Mateusza Cholewiaka i prawdopodobnie on zostanie nowym piłkarzem Śląska. No, jestem ciekaw waszej opinii na temat tego zawodnika, 28-letni skrzydłowy, doświadczony gracz, aczkolwiek nigdy nie grał na poziomie ekstraklasy. No, ja myślę, że to jest taki transfer wynikający z potrzeby chwili, ponieważ sam Tadeusz Pawłowski mówił o tym, że brakuje skrzydłowych, że tak naprawdę gramy jednym zdrowym skrzydłowym w osobie Picha. No i tutaj myślę, dlatego jest ten transfer. Co sądzisz generalnie o tym transferze? Ja myślę, że tak jak też po jakiejś ocenie czy szukaniu tych plusów u Górnika Zabrze przed meczem ze Śląskiem, gdzie w pierwszym składzie gra tam kilku zawodników, którzy przyszli z niższych lig, na przykładzie Damiana Kądziora, świetnie to widać, że to nie jest wcale zły pomysł. Uważam, że jest to pomysł lepszy niż ściąganie kogoś na siłę z zagranicy, tylko dlatego, że jest to zawodnik z zagranicy. No i rzeczywiście, no, potrzebujemy kogoś na pewno na lewe skrzydło. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo wydawało mi się, że już się nic więcej nie wydarzy, taka niespodzianka. No ja myślę, że jak najbardziej gra w niższych ligach jest tutaj plusem, bo w ekstraklasie zawsze można błysnąć, a przygotowanie fizyczne, szybkość tego zawodnika wskazują na to, że on sobie spokojnie poradzi na tym poziomie rozgrywkowym. Kamila, ty co uważasz na temat tego transferu? Też trzeba powiedzieć, że od 2017 roku ten zawodnik był kapitanem swojego zespołu, więc na pewno myślę, że to jest jakaś wartość dodana. No, też trzeba powiedzieć, że na pewno myślę, że to jest dobry zawodnik. Ponad 100 meczy w Stali Mielec, 20 bramek też w Puszczy Niepołomice. Więc myślę, że też to jest taki zawodnik, który trochę, myślę, włodarze Śląska myślą o nim w takim kontekście, że on po prostu przyjedzie od razu z Mielca do Wrocławia, zmieni buty i po prostu od razu będzie grał, bo taka jest po prostu potrzeba chwili. I tak właśnie wygląda sytuacja tego zawodnika. On jest w trakcie przygotowań do rundy wiosennej ze Stalą Mielec. Z tego co wiem, dzisiaj ma przychodzić testy medyczne. Jeżeli wypadną pozytywnie, jutro ma iść przelew do Mielca za tego zawodnika. Ma być dzisiaj lub jutro ma dojechać do Poznania, na pewno nie do grania. Natomiast na następny mecz ma być brany pod uwagę, jeżeli, tak jak mówię, dzisiaj jeszcze testy medyczne niczego nie wykażą. Co do przydatności tego zawodnika, no jest to skrzydłowy, czyli pozycja, którą w tym momencie bardzo potrzebujemy wzmocnić. Czy to będzie dobry transfer? No czas pokaże. Na pewno jest to transfer inny niż pozostałe do tej pory. Jest to transfer ściąganego zawodnika last minute. Nie jest to transfer zawodnika z wypożyczenia czy z wolnego transferu. Jest to zawodnik kupiony, z tego co wiem, obserwowany wcześniej i na tym właściwie okienko transferowe w Śląsku w tym momencie się kończy. Porozmawiajmy na koniec o najbliższym spotkaniu z Lechem Poznań. Na pewno to będzie ciężka batalia. Drużyna z Wielkopolski ostatnio przegrała mecz z Koroną, natomiast też trzeba powiedzieć, że trochę pechowo, ponieważ Gitger w 90 minucie nie strzelił rzutu karnego. Klaudia, jak widzisz to spotkanie? No, Lech też nie ma co ukrywać, jest taką drużyną na wyjeździe bardzo słabo grającą, ale niestety dla nas u siebie bardzo dobrze gra. 8 zwycięstw, 3 remisy, 0 porażek. Jako jedyna drużyna w Ekstraklasie nie przegrała meczu u siebie, więc myślę, że podopiecznych Tadeusza Pawłowskiego czeka ciężkie przetarcie. Dokładnie, oprócz tego, co Michał powiedziałeś, przywołując te liczby, o samym tym, że Lech się rzuci, świadczy to, że czeka go ciężkie następne starcia, ponieważ Legia, a później Jagiellonia, czyli wicelider i lider tabeli. Ja myślę, że jeśli Lech chce coś ugrać i zbliżyć się do czołówki, to na pewno zagra odważnie, wysokim pressingiem, też tym bardziej, że posada Nenada Bielicy jest zagrożona, a ten trener słynął z tego, żeby jego drużyna strzelała dużo bramek, więc myślę, że tutaj oni rzeczywiście zagrają mocno w ataku i Śląsk będzie miał bardzo ciężko. Ja bym również stawiała rozsądnie na remis,
Gdyby Śląsk był pierwszą drużyną w sezonie, która wywiozła z Poznania komplet punktów, no to nazwałabym to w jeden sposób, cud nad Wartą. Kamil, króciutko o tym spotkaniu, może o naszym składzie. Jak myślisz, czy Marcin Robak ma szansę wyjść w podstawowym składzie? Wiadomo, to jest jego poprzedni klub, pewnie liczy na ten występ. Czy może Arkadiusz Piech? Ja myślę, że to jest człowiek jak najbardziej w sztosie i on powinien być w pierwszej jedenastce. Obawiam się, że Marcin Robak jednak zagra. Ja jestem zdania, że Marcin Robak bez formy jest osłabieniem zespołu, nie wnosi nic kompletnie do gry. Natomiast co do oceny naszej składu i naszej taktyki, myślę, że tutaj trener Pawłowski, tak jak zapowiedział na konferencji, może zagrać na dwóch defensywnych pomocników. Jest to dość rozsądne w sytuacji, w której musimy się liczyć z tym i jesteśmy praktycznie tego pewni, że Lech od razu nas zaatakuje. Jeżeli uda się przejąć piłkę, zrobić kontrę, strzelić bramkę, to później dużo łatwiej będzie nam kontrolować mecz. Lech przegrywający, Lech potrzebujący punktów i Lech z nożem na gardle nie gra dobrze. On gra bardzo chaotycznie, długa piłka do przodu, ewentualnie liczenie na kreatywnych środkowych pomocników to jedyne, co Lech przy niekorzystnym dla siebie wyniku potrafi zrobić. Natomiast grają u siebie są bardzo groźni. No, myślę, że remis tutaj będzie jednak dobrym dla nas wynikiem. Natomiast czy to nas przybliży do ósemki? Niekoniecznie, natomiast punkt na pewno z Poznania będzie cenny. No to nie pozostaje na nic innego, jak trzymać kciuki za WKS Śląsk. To spotkanie na pewno będzie trudne, ale wszyscy jesteśmy realistami, zdajemy sobie sprawę, że Śląsk może nie jest w najlepszej dyspozycji, natomiast to jest nasza drużyna i liczymy tutaj na dobry występ naszego zespołu. Dziękuję Wam za komentarz, dziękuję. Klaudio, dziękuję Kamilu. Dziękujemy również Wam za oglądnięcie tego materiału. Liczymy na Wasze komentarze, liczymy na Wasze opinie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli tego nie zrobiliście. No i co, widzimy się po spotkaniu z Lechem. Na pewno będzie jakiś komentarz. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.